Jak zaufać sobie i zaakceptować siebie? Każdy z nas na głębokim poziomie pragnie być autentycznym i żyć w zgodzie ze sobą, a także mieć takie głębokie zaufanie do siebie, do swojej intuicji, do swoich decyzji oraz w pełni zaakceptować siebie. I jest to kwintesencja życia pełnego sensu, za czym większość z nas w głębi serca tęskni. Dlatego dziś opowiem o tym, co zrobić, aby zbliżyć się do tego pragnienia, aby zacząć je urzeczywistniać, a także właśnie podpowiem, jakie kroki podjąć właśnie w kierunku tego takiego wartościowego, sensownego życia. Na koniec przeprowadzę Cię po raz pierwszy na moim kanale przez takie ćwiczenie doświadczeniowe, przez pewien eksperyment, więc proszę zostań dzisiaj ze mną do końca. Jeśli natomiast jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to serdecznie zapraszam Cię, abyś to zrobił teraz, abyś była ze mną na bieżąco. Nazywam się Ewelina Przostowska, jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia, a także praktykiem metody Internal Family Systems. Pomagam żyć w zgodzie ze sobą, ze swoimi uczuciami, a także z innymi ludźmi. Teraz odniosę się do takich największych przeszkód, które stoją nam na drodze właśnie, żeby zaakceptować siebie, żeby ufać sobie i żyć właśnie w zgodzie ze sobą. Przy każdej przeszkodzie od razu będę dzielić się takimi pewnymi wskazówkami, które pomogą powoli, bo umówmy się, to nie jest wcale łatwe nagle zaakceptować się w pełni, kiedy do tej pory nienawidziłeś na przykład siebie, czy wciąż nienawidzisz, masz pełno samokrytycznych komentarzy na swój temat, więc to jest droga. Droga, którą tak naprawdę każdy z nas musi przejść, jeżeli chce mieć takie poczucie spełnionego, sensownego życia. Ok, więc przechodzę teraz do tych przeszkód. Pierwsza przeszkoda, którą ja naprawdę obserwuję non-stop, to jest wszechobecny perfekcjonizm, a za nim oczywiście wstyd. Bo perfekcjonizm jest strategią ochronną przed właśnie tym poczuciem wstydu, upokorzenia, bycia gorszym, niepełnowartościowym. No i właśnie on często stoi na przeszkodzie, żeby zaakceptować się w pełni, no bo musielibyśmy zaakceptować siebie takim, jakim jesteśmy, czyli niedoskonałymi. Dla naszego perfekcjonisty to jest naprawdę nie do pomyślenia. Perfekcjonista stale wymyśla sposoby, możliwości, co jeszcze powinniśmy zrobić, co jeszcze powinniśmy osiągnąć, żeby odzyskać upragniony spokój. I niestety albo perfekcjonizm stawia tak wysoką poprzeczkę, że często jesteśmy przerażeni, zniechęceni już na starcie i summa summarum nie robimy prawie nic. A to powoduje, że życie ucieka nam przez palce, jesteśmy z siebie po prostu niezadowoleni, nie osiągamy naszych celów, nie realizujemy naszych wartości w naszym życiu, więc generalnie mijamy się i to powoduje jeszcze wtórny wstyd, ponieważ rzeczywiście nic nie robimy albo niewiele, to powoduje, że czujemy się nieprzydatni, niepotrzebni i czujemy się generalnie jeszcze gorzej. Pomimo, że perfekcjonista ma dobre wobec nas intencje, bo on po prostu tworzy warunki. Jeżeli je spełnimy, to mamy w końcu poczuć się pełnowartościowi. Tylko problem jest ten, że te warunki są tak po prostu nierealne, że nikt z nas nie jest w stanie im sprostać. Oczywiście perfekcjonista robi wszystko, żeby tylko nas ochronić przed tym nieznośnym uczuciem wstydu, własnej ułomności, poczucia, że jesteśmy właśnie gorsi, niepełnowartościowi. To, co bardzo pomaga na perfekcjonizm, no i przede wszystkim wstyd, to, co mówiłam w nagraniu o toksycznym wstydzie, to jest nic innego jak współczucie, a także tworzenie takich autentycznych więzi z innymi ludźmi, takich relacji, w których jesteśmy przyjęci tacy, jacy jesteśmy. A więc możemy być sobą i to jest po prostu mile widziane. Odsyłam Was do tego nagrania, jeżeli ktoś z Was go nie widział. Kolejną rzeczą, która stoi na przeszkodzie, to są konflikty wewnętrzne. Każdy człowiek, który przychodzi do mnie na terapię, jest szargany mnóstwem wewnętrznych konfliktów.
Dosłownie czasami na sesji słyszę, jak się różne części kłócą, że mówi mi jedną rzecz, powiedzmy, okay, może na przykładach będzie łatwiej. Na przykład klientka mówi mi w pewnym momencie, że ona nie zasługuje na to, żeby mieć potrzeby, na to, żeby dla kogokolwiek była ważna, po czym za 5 minut mówi mi, jakie ona ma wysokie oczekiwania, że ma już dość bycia samowystarczalną, że ona oczekuje, ona żąda, żeby inni zaspokajali jej potrzeby, więc zobaczcie, jaki tu jest dysonans. Są po prostu dwie różne części osobowości, które właśnie się kłócą w naszych głowach. Oczywiście takich konfliktów może być bardzo wiele. Wówczas jest trudno nam w ogóle po pierwsze jakikolwiek krok podjąć, jakąkolwiek decyzję podjąć. No i często tak naprawdę my nie wiemy, kim jesteśmy. No bo po prostu jednego dnia czujemy, myślimy tak, innego tak, więc też to jest bardzo trudno zaakceptować siebie, w ogóle mieć zaufanie do swojej decyzji, kiedy szargają nas tak właśnie różne subosobowości. Dlatego też uważam, że postrzeganie umysłu jako jednolitego, monolitycznego jest niedobre i szkodliwe, ponieważ wtedy mamy poczucie, że coś jest z nami nie tak, a jak z nami jest coś nie tak, no to ciężko jest, słuchajcie, z siebie zaakceptować. Więc to, co robimy w konfliktach wewnętrznych, to po prostu szacunkiem przyglądamy się każdej stronie konfliktów. Jesteśmy niejako takimi wewnętrznymi mediatorami, a więc z otwartością, z ciekawością słuchamy każdej z części, co ma do powiedzenia, nie stajemy po żadnej ze stron i w ten sposób możemy dążyć do takiej wewnętrznej harmonii. Kolejną rzeczą, którą się bardzo często pojawia, to jest nic innego jak taki wewnętrzny chaos, taka burza emocjonalna, a więc szargają nami przeróżne emocje. No więc jak w tym wszystkim znaleźć balans, jak w ogóle sobie z tym poradzić, kiedy uczucia nas przytłaczają. Więc to jest dosyć trudne, trudny stan, więc to, co pomaga, to, co ja robię właśnie na sesjach, to po prostu pomagam nazwać te różne części, przyporządkować właśnie różne uczucia, różne myśli różnym częściom naszej osoby, żeby to nabrało takiego większego porządku, a potem pomagamy tym częściom w jakiś sposób zintegrować się, dogadać. No i tu też pomaga oczywiście nauka regulacji emocji. Kolejną rzeczą, która myślę sobie, że bardzo ogromną przeszkodą na drodze tego, żeby zaakceptować siebie, to są nasze różne problematyczne części. I wiecie, każdy z nas ma w swoim systemie taką część, która wydaje się szczególnie jakaś destrukcyjna, problematyczna, szkodliwa. To może być, powiedzmy, seksoholik, agresywna część, czy alkoholik, a więc ta część, która cały czas chciała pić, czy uciekać w jakiekolwiek inne uzależnienia. Wobec tego, jeżeli mamy takie części, albo takie części bardzo mściwe, które jakieś zemście sobie marzą, no to wiecie, trudno jest zaakceptować siebie, mając tak różne części, tak zwany cień, który jest w innych nurtach nazywany. I w związku z tym trudno jest akceptować siebie, kiedy mamy właśnie takie aspekty siebie, których po prostu najchętniej byśmy się chcieli pozbyć. Czasami są też takie właśnie części zranione, bardzo potrzebujące, takie głodne miłości. To są takie właśnie problematyczne części. Oczywiście one nie są problematyczne w samym sobie, ale tak są postrzegane po prostu. No więc jest bardzo trudno zaakceptować siebie, mając takie części, które po prostu byśmy zwyczajnie nie chcieli mieć. I tu jest bardzo ważne również otwartość, ciekawość, aby poznawać te nasze części. Bo często one się tak na pierwszy rzut oka są takie groźne, są takie niebezpieczne. W momencie, kiedy my witamy ich z ogromnym szacunkiem, z ciekawością, otwartością, okazuje się, że one nie są takie niebezpieczne, że często generalnie wcale to, co robią, wcale tak naprawdę tego nie chcą. Zostały niejako w te role wrzucone na pewnym etapie naszego życia, ponieważ uwierzyły, że muszą chronić naszych zranionych, wrażliwych uczuć. Kolejną przeszkodą, bardzo powszechną, jest nic innego jak silny samokrytycyzm. A więc jeżeli jesteśmy tak samokrytyczni, a więc wiecie, nasz wewnętrzny krytyk to milion rzeczy znajdzie w nas, które są nie takie. No to jak mam się zaakceptować, prawda? No trudno, mając tyle wad, o których nasz wewnętrzny krytyk nie omieszka nam przypomnieć na każdym kroku. Więc tu również bardzo ważne jest budowanie lepszej relacji z naszym krytykiem wewnętrznym, aby stał się bardziej wspierający, bardziej takim naszym mentorem, ponieważ często wewnętrzny krytyk namawia nas i krytykuje, kiedy przekraczamy nasze ważne wartości,
Niestety robi to często w sposób destrukcyjny, który nie zachęca nas do brania odpowiedzialności za nasze życie, do zmiany na lepsze, a wręcz przeciwnie, ciągnie nas w dół, w głębiny poczucia wstydu, winy, a z tego bardzo ciężko się jest wydostać. Oczywiście na samokrytycyzm, na ten wstyd nie ma nic innego lepszego jak współczucie. Kolejna rzecz. To jest brak kontaktu ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoimi uczuciami. A więc pojawia się pytanie, kim ja w ogóle jestem? A jeszcze nie najgorzej, jeżeli okazuje się, że żyliśmy życiem nie swoim, ale cudzym, że gdzieś zagubiliśmy nasze autentyczne ja, że zbudowaliśmy pewną fasadę, żeby nas inni zaakceptowali, no to wiecie, trudno jest zaakceptować tą fasadę. A z kolei, jeżeli większość naszego życia właśnie mieliśmy te maski, i chcemy nagle je zdjąć, bo widzimy, że je nie służą, że nam nie służą, no to pojawia się zaniepokojenie, a nawet panika, bo kim ja jestem bez tych wszystkich masek. Więc wówczas w takiej sytuacji trzeba po prostu wrócić do wartości, do takich naszych pragnień, aby na nowo odzyskać siebie, to kim byliśmy, na rzecz tego, kim się potem staliśmy. I taką kolejną rzeczą, która bardzo utrudnia akceptację siebie, życie w zgodzie z sobą, to jest nic innego jak niemożność przebaczenia sobie różnych naszych błędów z przeszłości. A więc mamy tutaj do czynienia z takim krytykiem obwiniaczym, który nam wciąż obwinia o to, co kiedyś zrobiliśmy lub może nie zrobiliśmy. Tu również bardzo się sprawdza takie, to co będę mówiła w dalszej części, takiej bardziej praktycznej, po prostu to, że jesteśmy tylko niedoskonałymi ludźmi. Po prostu pozwolenie sobie na bycie niedoskonałym człowiekiem i często to, co kryje się pod tym poczuciem winy, tego niemożności, przebaczenia sobie błędów, to jest taka może niechęć albo nawet nieświadomość tego, że my powinniśmy po prostu przeżyć żałobę po tym, co straciliśmy. Być może właśnie z powodu jakichś błędnych decyzji i naszych zachowań, ale jednak straciliśmy. I to bardzo często obserwuję w kontekście relacji, jeżeli powiedzmy dużo osób pisze do mnie, że straciło jakąś ważną relację, ponieważ coś głupiego zrobili. I tak naprawdę pod tym kryje się właśnie ta po prostu niechęć do przeżycia tego smutku, tej żałoby i tego, że po prostu jesteśmy niedoskonali i czasami po prostu robimy rzeczy, których w głębi serca nie chcemy. A docelowo często jest niezbędne zwrócenie się ponownie ku swoim wartościom. No bo jeżeli coś robimy, co powiedzmy, nie wiem, wydajemy się powiedzmy w romasz, cokolwiek, co nie jest zgodne z naszymi wartościami, to dopóki nasz krytyk nie uwierzy, że my mamy zasoby, my chcemy się zmienić, my chcemy inaczej żyć, nie chcemy już tego samego robić w przyszłości, to nam nie odpuści. No ale właśnie, tyle Wam o tym powiedziałam, więc teraz pewnie nasuwa się pytanie w ogóle, od czego zacząć, skoro tego tyle jest. Czyli od czego zacząć w ogóle akceptację siebie? Bo powiedziałam Wam, że to jest droga. To nie jest tak, że to się można z dnia na dzień zrobić. Tak po prostu jak za pstryknięciem czarodziejskiej różdżki, aczkolwiek nie ukryłam, że często chciałabym taką mieć i by było dużo łatwiej zarówno dla samej siebie, ale też dla moich klientów. Okej. Jeżeli mówimy w ogóle o akceptacji, to musimy w ogóle zacząć od akceptacji tego, co jest tu i teraz, w chwili obecnej. Bo to, co my często robimy, to jest to, co ja nazywam taką walką z rzeczywistością. I tu Wam przy okazji polecam bardzo fajną książkę Christine Neff, Jak być dobrym dla siebie, i podzielić się takim bardzo krótkim fragmentem właśnie o tej walce z rzeczywistością. Zobaczcie, co pisze Christine. Źródłem naszych cierpień emocjonalnych jest pragnienie, aby rzeczywistość wyglądała inaczej niż tu i teraz. Im więcej energii wkładamy w sprzeciwienie się faktom, tym bardziej cierpimy. Ból zachowuje się podobnie do substancji w stanie gazu. Jeśli pozwolisz mu na swobodne bycie, w końcu rozproszy się niczym woń dezodorantu. Jeśli zaczniesz z nim walczyć, próbując zamknąć go w ciasnej i kontrolowanej przestrzeni, ciśnienie zacznie rosnąć i zbliżymy się do niebezpiecznego poziomu. W takiej atmosferze wcześniej czy później musi dojść do eksplozji. I to jest właśnie ta walka z rzeczywistością, że tak długo, jak my się będziemy sprzeciwiać tym uczuciom, które są tu i teraz, prawdziwe, autentyczne w nas, nie zechcemy im po prostu pozwolić być, tym bardziej będziemy cierpieć i znacznie dłużej niż to jest konieczne.
Ale tu chciałam też jeszcze powiedzieć w ogóle, co oznacza akceptacja, bo myślę sobie, że to też może być powód, dlaczego my nie potrafimy zaakceptować tego, co odczuwamy w danej chwili, to jak jest w danej chwili. Wiele osób myśli, że jak już zaakceptuje, to znaczy, że już my się na to zgadzamy, że tak już będzie do końca życia, że my już nic nie chcemy zmienić. No a wiadomo, że czasami jesteśmy na takim etapie życia, który jest daleki od naszych wyobrażeń, naszych marzeń, naszych wartości, więc nic, to jest też zrozumiałe, że chcemy coś z tym zrobić. Dlatego pamiętajcie, akceptacja nie oznacza to, że my nic nie chcemy z tym zrobić, że my nic nie chcemy zmienić. Akceptacja oznacza jedynie to, że akceptujemy obecny stan rzeczy, który jest tu i teraz, po to, aby móc ruszyć z miejsca. Jeżeli my tu i teraz zrobimy, nie będziemy zaprzeczać temu, co czujemy, zrobimy przestrzeń na te nasze uczucia, na nasze myśli problematyczne, wówczas będziemy tą energię, tą, którą właśnie na to ściskanie, na to tłumienie tych emocji mogli spożytkować na to, żeby podejmować działania zgodne z naszymi wartościami w kierunku życia takiego, jakiego pragniemy mieć. Dlatego to jest tak ważna ta akceptacja. Ale to nie jest taka, wiecie, bierna zgoda, że ja już po prostu leżę i nic nie robię, niech się dzieje, co się chce. Nie, to nie ma nic wspólnego z byciem ofiarą i z takim właśnie przyzwoleniem. Kolejną rzeczą to jest ważne uznanie wpływu swojej przeszłości na obecne zmagania. W takim sensie, że takie przyznanie, że moje uczucia mają sens w kontekście tego, co wydarzyło się w moim życiu. I słuchajcie, tu nie chodzi naprawdę absolutnie o zrzucanie odpowiedzialności na innych, na takie bycie właśnie biernym, ofiarą, ale faktyczne, takie szczere uznanie wpływu doświadczeń. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo wiele osób się bardzo osądza, szczególnie osób, które przeżyły traumę. Prawda jest taka, że takie osoby bez kilku lat dobrej terapii, mówimy o takich naprawdę najbardziej straumatyzowanych osób, nie odzyskają swojego życia. Ja wiem, że to jest okropna prawda, trudna, też mi jest bardzo ciężko dopuścić do siebie tą prawdę, ponieważ myślę sobie, że to jest jedna z takich najbardziej niesprawiedliwych prawd, jednak jest to prawda. I chodzi o to, że po prostu te osoby bardzo często się obwiniają, że nie wiem, nie są na takim etapie jak inni, że nie są zdolni, nie wiem, do założenia takiego zdrowego związku, rodziny. I to, że oni się to, że będziemy się samobiczować, to w żaden sposób nam nie pomoże. I o tym to mam na myśli, czyli po prostu uznać to, co było, że mamy trochę pod górkę, że nie mieliśmy równego startu, tak jak powiedzmy osoby, które wychowały się w takich szczęśliwych, pełnych, ciepła rodzinach, to mimo to my możemy się rozwijać, my możemy wzrastać, często możemy nawet, takie osoby, które przeczytałam, są znacznie bardziej wrażliwe, mają mnóstwo innych zasobów rozwiniętych, które by nigdy nie rozwinęły, gdyby nie ich trudne doświadczenia z przeszłości. Wszystko można, pamiętajcie, przekuć w coś takiego dobrego, dlatego też często osoby, które powiedzmy były molestowane, potem pomagają innym ofiarom molestowania, więc to jest tak zwany właśnie wzrost posttraumatyczny. I to kolejną rzeczą, która, słuchajcie, szalenie pomaga, naprawdę szalenie pomaga, to jest takiego poczucie łączności z ludzką, niedoskonałą naturą. To jest właśnie też to przeciwieństwo perfekcjonizmu, o którym mówiłam wcześniej. To, co my, jak cierpimy, my często sobie zadajemy takie pytanie, dlaczego? Dlaczego mnie to akurat spotkało? I to pytanie powoduje, że nasze cierpienie jest jeszcze większe i czujemy się tacy odizolowani od innych. Słuchajcie, każdego dnia, w tej dokładniej chwili, miliony osób na całym świecie czują dokładnie to, co ty. Czują ból złamanego serca, strat, niezrealizowanych marzeń, nadziei i wiele, wiele innych. I to poczucie właśnie taką łącznością z tymi ludźmi, którzy czują dokładnie to samo, z tym, że tak samo popełniają błędy, żałują masę rzeczy. To zapobiega takim właśnie poczuciu izolacji i powoduje, że łatwiej jest nam odnosić się do naszych właśnie potknięć z taką większą akceptacją właśnie. I tu chciałam się podzielić też takim moim doświadczeniem, z tym, z czym ja się bardzo borykałam, naprawdę przez kupę lat to była pustka. I ona szczególnie dopadała mnie w weekendy, wiecie, kiedy, no bo jak pracowałam, dużo się działo w ciągu tygodnia, no to ta pustka jakoś tak była zagłuszona, ja nie miałam z nią kontaktu, ale kiedy przychodziły weekendy i przychodziła taka rzeczywistość, małe dzieci, płaczące, krzyczące, obowiązki, to po prostu ta pustka dawała się we znaki. To, co ja robiłam przez kupę lat, na szczęście mój mąż był bardzo wyrozumiały, to wyszukiwałam sobie przeróżne szkolenia i inne rzeczy w weekendy, żeby po prostu nie czuć. I to było po prostu uciekanie od mojej pustki. Wtedy nie byłam się tego świadoma. I tu z pomocą przyszła mi terapia akceptacji i zaangażowania, którą w tamtym czasie poznawałam, która właśnie uczyła akceptować to, co jest, pokazywać sobie współczucie. I ja, słuchajcie, to było naprawdę wiele razy, po prostu odczuwałam tą pustkę i
tym zwrotem, co było, to nie było już uciekanie, ale po prostu bycie z tym uczuciem, czasami ten uściśnięty żołądek, wysyłanie dużo ciepła, dużo takiej życzliwości, aż po prostu, słuchajcie, ta pustka się rozpuściła i właśnie nawet, słuchajcie, nie zauważyłam kiedy, ale teraz, kiedy jest ta pandemia, kiedy siedzę cały czas w domu w zasadzie, czyli zostałam zmuszona do tego, czego kiedyś najbardziej nienawidziłam, właśnie siedzę w domu, wtedy ta moja pustka się odzywa najbardziej, to się okazało, właśnie taką miłą niespodzianką, że tej pustki już po prostu nie ma, naprawdę nie ma już jej. Więc to było coś, co po prostu to właśnie bycie, to pełna akceptacja, wysyłanie tego ciepła, tego takiej życzliwości do mojej pustki spowodowało to, że ona po prostu się rozpuściła. I to, co na mojej osobistej właśnie drodze rozwoju osobistego było, co zmieniło po prostu wszystko, zmieniło moje życie, to nauka po prostu współczucia samej siebie, traktowania siebie życzliwie, bycie swoim najlepszym przyjacielem. Czasami to już poszło w drugą skrajność, że czasami nie mam ochoty się, powiedzmy, jakimiś trudnymi doświadczeniami dzielić z innymi, bo mi się wydaje, że nikt tak w stanie jest mnie dobrze zrozumieć, jak ja sama u siebie i ofiarować mi tak bezwarunkowej akceptacji, zrozumienia, jak ja sama sobie, ponieważ ja najlepiej dokładnie wiem, co czuję i to mi bardzo pomaga. Kolejną właśnie rzeczą, to co mi też pomogło, miałam też taką ranę bycia niechcianą, nieważną, chyba Wam wspominałam w którymś filmie, i takie poczucie, że ja po prostu jestem częścią wszechświata, że skoro żyję, bo też byłam bardzo, jako dziecko byłam bardzo poważnie chora, także już mnie chrzcili wodą w szpitalu, było zagrożone moje życie, więc jak sobie to uświadomiłam, że mimo wszystko wszechświat zdecydował, że jednak mam żyć, to stwierdziłam, że w takim razie mnie potrzebuje. To było też takie przykucie właśnie takiego bycia niepotrzebną, niechcianą, nieważną, właśnie w taką po prostu misję życiową, że ja po prostu po coś to życie dostałam i chcę je jak najlepiej wykorzystać. Więc to też było mi takie bardzo pomocne na mojej drodze rozwoju osobistego. I tak jak Wam zapowiedziałam, chciałabym Was teraz zaprosić do eksperymentu. Bardzo Was proszę, to jest tylko eksperyment, więc nawet jeżeli macie jakiś opór, pomyślcie sobie, że to jest tylko ten jeden, jedyny raz na kilka dosłownie minut. Bardzo Was o to proszę. Potem, jeżeli Wam się nie spodobają wyniki, efekty tego eksperymentu, obiecuję Wam, że możecie sobie wrócić do swoich starych strategii. Naprawdę do starych strategii, to wiecie, bardzo łatwo się wraca. Ok, więc proszę, przygotujcie sobie kartkę i długopis. I za chwilkę możecie zrobić pauzę tego nagrania. Ja Wam tylko powiem, co należy zrobić i dajcie sobie około minutkę, dwie na to ćwiczenie, więc możecie sobie za chwilę zrobić pauzę, powiem Wam w którym momencie, aby wypisać pewne rzeczy. Więc jeżeli macie już kartkę i długopis, to bardzo Was proszę, abyście napisali na tej kartce jakieś takie wspomnienie z przeszłości. Niech nie będzie to może jakieś takie, wiecie, najbardziej już takie trudne i traumatyczne, bo no, jesteście sami, więc nie chciałabym w jakiś taki stan niefajny Was prowadzić, ale takie, powiedzmy, średnie. Jakieś takiego średniego kalibru. Nic wielkiego, ale coś takiego jednak, co wywołuje, że takie wspomnienie, które wywołuje w Was poczucie właśnie wstydu. Jakiegoś takiego właśnie niedoskonałości, gorszości. I proszę, zapiszcie to wspomnienie na tej kartce. Możecie teraz zrobić pauzę i pomyśleć, kilka takich wspomnień wypisać. A więc coś, co zrobiliście, co na samą myśl wywołuje doświadczenie wstydu. Więc jeżeli macie już to napisane, to proszę, weźcie tą kartkę, teraz żałuję, że sobie jej nie przygotowałam wcześniej, weźcie tą kartkę, proszę, i zgniećcie ją najmocniej, jak tylko potraficie. Po prostu zmiażdżajcie ją, zmiażdżcie ją w każdej możliwej strony, niech jak tylko potraficie, tak, żeby ta kulka tego papieru, gdzie jest napisane to wspomnienie, była po prostu najmniejsza. Róbcie to naprawdę, upewnijcie się, że ona jest na pewno najmniejsza, jaka tylko może być. Przy tym zobaczcie, jakie to jest uczucie. Takie właśnie zgniatanie, tyle sił po prostu. Naprawdę, nie poddawajcie się. Róbcie ile może, ile możecie, tylko to miażdżcie. Zobaczcie, jakie to jest uczucie, czy to jest pewnie zmęczące. Zobaczcie, jak bardzo to rozprasza Was, takie skoncentrowanie na tym miażdżeniu, pozbywaniu się tej kulki. Jak trudno być obecnym, kiedy cały Wasz wysiłek na to miażdżenie jest poświęcany. A także zobaczcie, jak trudno zaangażować się w to, co jest dla Was ważne. I pamiętajcie, nie ma w mózgu przycisku usuń. I to wspomnienie jest częścią Ciebie i będzie.
Jednak pytanie jest takie, czy musicie z nim walczyć? Czy musicie od niego wciąż uciekać? A może, czy jesteście gotowi chociaż raz sprawdzić, żeby zrobić coś innego? Możecie raz jeszcze przez kolejne 10 sekund pomiażdżyć to, żeby upewnić się, że najmniejsza, jaka może być ta kulka. Mimo wszystko ona jest. Choćby nie wiem, ile wysiłku wkładali, ta kulka może być malutka, ale ona wciąż jest, nie da się jej pozbyć. Więc zobaczcie, ile walka, jak ta walka z tymi wspomnieniami, jak bardzo dużo kosztuje. A teraz bardzo Was proszę o zrobienie czegoś zupełnie przeciwnego, czegoś innego, co być może jeszcze nigdy wcześniej nie próbowaliście. Proszę weź tą kulkę do dłoni, jakby ta kulka była takim nowonarodzonym dzieckiem lub drogocennym motylem albo słodkim szczeniaczkiem. Zobacz, która metafora do Ciebie najbardziej przemawia. I zobacz, czy możesz po prostu trzymać tą kulkę w ręku. Zobacz, czy możesz wysłać w kierunku tego wspomnienia trochę ciepła, życzliwości. Zobacz, czy Twoje dłonie mogą wypełnić się ciepłem takiej właśnie życzliwości. I sprawdź, proszę, zaobserwuj, co dzieje się z Twoim ciałem, swoimi uczuciami, kiedy w Twoim dłoniach pojawia się życzliwość, ciepło. Zobacz, proszę, czy tej życzliwości może płynąć z swojego ciała jeszcze więcej. Wyobraź sobie, jak życzliwość wypływa z Twojego serca i przepływa przez całe Twoje ciało. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek trudne uczucie w swoim ciele lub poczucie odrętwienia, pustki, wyślij proszę w tym kierunku trochę ciepła i życzliwości. Zobacz, czy możesz okazać sobie delikatność wobec tego trudnego, bolesnego uczucia. Zobacz, czy jesteś w stanie trzymać to uczucie, jakby to było takie malutkie dziecko, szczeniaczek czy piękny motyl. Zobacz, czy teraz, kiedy nie walczysz, ale kiedy jesteś, obejmujesz to uczucie, obejmujesz to bolesne wspomnienie trudne, to się zmienia w Twoim ciele. Jak inne to jest doświadczenie, kiedy nie walczysz, nie zmagasz się z tym uczuciem. Następnie proszę zobacz, co to wspomnienie może Cię nauczyć. Jeśli to uczucie, to wspomnienie dotyczy czegoś, co zrobiono Tobie, ale Tobie wyrządzono jakąś krzywdę, o czym to mówi? Czemu chciałbyś się sprzeciwić? Co chcesz robić na świecie, aby pomóc powstrzymać podobne wydarzenia? Podobne krzywdy. Zobacz, co to wspomnienie mówi o Twoich wartościach, o tym, co jest dla Ciebie naprawdę ważne, co dla Ciebie naprawdę liczy w życiu. Natomiast jeżeli to wspomnienie dotyczy czegoś, co Ty zrobiłeś, czego żałujesz, to o jakich wartościach? Przypomina Ci Twój wstyd, Twoje poczucie winy? Co chcesz zrobić inaczej, jeśli w przyszłości wydarzy się podobna sytuacja? Jeśli to nic z tego, to czy to wspomnienie może Ci po prostu przypomnieć o tym, żeby okazać sobie ponownie współczucie, ciepło, życzliwość? Zauważ teraz jakiekolwiek myśli, jakie się pojawiają, uczucia. Po prostu je tylko zauważ. Następnie wróć do ciała, rozciągnij się. Rozejrzyj się po pokoju. Zauważ, gdzie jesteś. Zauważ, że są tutaj Twoje myśli, moje, Twoje uczucia, moje. Teraz możemy razem się poruszać, porozciągać nasze ciała. I że jesteśmy tutaj razem i że robimy coś ważnego. Coś ważnego, co pomoże nam się poczuć lepiej, co pozwoli nam w inny sposób odnosić się do tych wszystkich trudnych i bolesnych uczuć i myśli. Ciekawa jestem ogromnie Waszych wniosków po tym ćwiczeniu, więc bardzo będę wdzięczna, jeżeli podzielicie się tym ze mną w komentarzu. Natomiast jeżeli Wam się podobało, jeżeli praktyka współczucia, tak małe ziarenko się w Was
zasiało, to bardzo Was zachęcam do pobrania moich materiałów, bezpłatnego e-booka o tym, jak poradzić sobie z bólem emocjonalnym, a także do mojego kursu online, gdzie nagrałam właśnie specjalne medytacje, właśnie które uczą regulować sobie nasze emocje właśnie poprzez praktykę współczucia, wobec rozwijania innej relacji ze sobą. I również polecam Wam książkę, którą Wam wcześniej pokazywałam, po prostu jak być dla siebie dobrym. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.